Przemierzaliśmy kazachstańskie bezdroża, kiedy dowództwo koalicji wydało porywczy rozkaz, aby wysłać oddziały na północ, za rosyjską granicę. Tego dnia doszły do mnie wieści o morderczych zamieszkach w ojczyźnie i śmierci tysięcy rodaków. Ludzie czuli się zmęczeni kolejkami po darmowy posiłek, brakiem wody i ciągłymi odcięciami prądu. Braki energii w nocy zamieniały miasta w siedliska anarchii. Gdy tylko zapadała noc, wyjście z domu było jak wyrok śmierci. Społeczeństwo tak przyzwyczaiło się do ciągłej elektryczności, że gdy jej zabrakło, ciemność doprowadzała ludzi do szaleństwa. Można było sądzić, że zaczniemy się przyzwyczajać, ale jak do tej pory, tylko się pogarszało. Gdy byłem dzieckiem, mój dziadek przeczytał mi kiedyś pewną starą książkę. Opowiadała o dzieciach, które oszalały na bezludnej wyspie. Pokazywała, że bez struktur społecznych ludzie zmieniają się w barbarzyńców. Cóż, wydaje się, że autor miał rację, gdyż społeczeństwo upadało wszędzie dookoła nas. A tego dnia na kazachstańskich bezdrożach wszelkie zasady ataku upadły wraz z nim. Jestem na pustyni na skraju Kazachstanu z członkami grupy uderzeniowej Bezdomnych Psów. Właśnie w tej chwili grupa przemieszcza się na północ przez granicę z Rosją. Takie posunięcie ze strony sztabu koalicji można nazwać jedynie odważnym, tudzież niebezpiecznym. O Boże, kryć się! Uciekać! O nie! Uciekać! Co tu się dzieje? Rakiety! Uciekać! Wieczone rakiety nuklearne! Wieczone do ciągu! Czoło waszej kolumny pancernej zostało trafione taktyczną gumicą nuklearną. Straty wynoszą 90%. Odczyty wskazują, że w waszą stronę kierują się nieprzyjacielskie jednostki pancerne. Zbierzcie oddział i zniszczcie wrogie siły. Dowództwo, mamy wrogie jednostki w zasięgu wzroku. Przyjąłem. Dajcie im popalić. Nie bądźmy im dłużni. Rozkazałem oddziałom pancernym, aby się rozdzieliły na trzy kolumny i ruszyły na pozycje czerwonych. Wy udacie się w kierunku korytarza rakietowego pomiędzy samolotami. Zlokalizujcie źródło nalotów. Ukryjcie się za tymi skałkami, a potem oflankujcie ich. Mierzcie w tylny pancerz czołgów. To ich najsłabszy punkt. Dowództwo, czujniki wskazują bardzo wysokie promieniowanie. Coś nam grozi? Bezdomne psy, głowice były niewielkie, ale wywołały spory opad radioaktywny. Musicie zostać pod pancerzem. Pierwszą falę wrogich czołgów, potwierdźcie! Pierwsza fala czołgów zniszczona, dobra robota! Ale nie spuszczajcie gardy, następne czołgi Czerwonej Gwiazdy zajmują pozycję przed wami! Zauważono czołg wroga! Thank you.
bardzo wysoki. Zostańcie w pojazdach. Nie zatrzymujcie się, jak staniecie, czołgi Czerwonej Gwiazdy będą was miały jak na strzelnicy. Zatrzymujcie się! Artyleria rozpoczyna ostrzał waszych pozycji. Staniecie i będzie po was! Widzę wrogi czołg! Atakuję! Zauważyłem pojazd czerwony! Żaden czołg wroga. Namierzyliśmy też wyrzutnie, z których korzystała artyleria. Znajdują się w starym radzieckim kosmodromie na północny wschód od was. Kiedyś startowały stamtąd proby kosmiczne. Na teren dostaniecie się przez wzgórza. Czeka was przeprawa przez zastępy wroga, więc oczekuję, że wyrąbiecie sobie ścieżkę. Wyszliście ze skażonego obszaru. Możecie wyjść z wozów, jeśli musicie. O, to takie stare rakiety, w których latało się w kosmos. Co to za miejsce, do cholery? Przez te rakiety Włoch się jeży.
zniszczona. Świetna robota.
zmobilizowana. Stanowiska wroga w sektorze zneutralizowane. Dobra robota, bezdomne psy. Twoim celem jest system kontroli paliwa u podnóża wieży. Zdetonowanie spowoduje zapalenie przewodów paliwowych i zniszczenie każdej z rakiet. Czerwoni używają impulsu elektromagnetycznego, unieruchomią wszystkie pojazdy w swoim zasięgu.
Pierwsza wyrzutnia zniszczona. Dobra robota, psy. Psy, mamy problem. Przewody paliwowe w tej bardziej oddalonej wyrzutni nie zapaliły się. Rakieta musiała zostać zatankowana, a później odłączona. Musicie dostać się do tej wieży i umieścić ładunki na samej rakiecie. Nie ociągać się! Prawdziwymi aniołami zagłady. Uwaga na głowy! Zbliżają się do was wrogie śmigłowce. Są dobrze opancerzone, więc będzie wam potrzebny ciężki kaliber albo przenośne wyrzutnie rakiet.
się na wieżę po drabinkach i umieść ładunek wybuchowy na dyszy prowadzącej do zbiornika paliwowego rakiety.
niczego już stąd nie wystrzeli. Dobra robota, panowie. Stanęliście w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia i je pokonaliście. Jesteśmy z was dumni. Tak jak mówiłem, trzecia wojna światowa, co nie? Panowie, zbieramy się. To jeszcze nie koniec.